z biznesu do słuchania. 4141%. Tyle można było zarobić na akcjach najlepszej spółki z warszawskiej giełdy w 2020 roku. Gdyby przełożyć te abstrakcyjne procenty na liczby namacalne, to wyobraźmy sobie, że inwestując 10 tysięcy złotych w akcje tej spółki, na koniec inwestycji mieliśmy 414 tysięcy. Niesamowite, co? To oczywiście utopijny przykład, bo zakłada zakup i sprzedaż akcji idealnie w dołku i w górce, ale naprawdę zyski liczone w setkach procent nie były niczym nieosiągalnym. Ba, każdy, kto kupił akcje Allegro w ofercie publicznej i sprzedał je na pierwszej debiutanckiej sesji, zarobił ponad 50% de facto w kilka dni. No dobrze, to było w 2020 roku, a nas interesuje to, co będzie w tym roku. O to zapytałem Wojciecha Białka, jednego z najbardziej doświadczonych analityków giełdowych, autora bloga No Future. Rok temu w Pulsie Biznesu do słuchania mówił, że to najlepszy moment do zakupu akcji. Kto posłuchał, na pewno nie żałował. Jesteśmy rok później, czy to teraz też jest dobry moment do kupowania akcji? Zacznę od rynku Nasdaq, który urósł w ubiegłym roku najsilniej od 2009 roku. I w prawie 50-letniej historii tego rynku były tylko 4 lata, kiedy Nasdaq rósł silniej. Jak się popatrzy, co się działo w następnym roku po takich silnych wzrostach Nasdaqa, przypominam, mówimy o ostatnich tam 48 latach i 4 latach, które były lepsze niż ubiegły rok dla Nasdaqa, który urósł tam 40 parę procent. To był 2009 rok, 2003, 99 i 91. Więc jak się zobaczy, co się działo w następnym roku po takim silnym wzroście, startującym z głębin recesji, no to wniosek jest dosyć narzucający się. W każdym z tych 4 przypadków zachowania Nasdaqa po takim super roku, szczyt był ustanawiany pomiędzy 26 stycznia a 23 kwietnia następnego roku. Innymi słowy, ta hossa, która się rozpoczęła w marcu ubiegłego roku, powinna kulminować, no właśnie, między końcem stycznia nowego roku i końcem kwietnia. Jak to się by mogło przełożyć na warszawską giełdę? Warszawska giełda nie ma jakiejś specjalnej swojej niepodległości i jeśli wzrost na amerykańskim rynku rzeczywiście kulminować będzie w okresie koniec stycznia, koniec kwietnia, no to rozsądnie jest zakładać, że w naszym przypadku będzie podobnie. Mamy początek stycznia, więc w optymistycznej wersji mamy jeszcze 3 miesiące, podczas których się może wiele pozytywnych rzeczy zdarzyć. Jakby cała idea tego wzrostu na GPW polega na odrobieniu tych koronawirusowych strat poniesionych w okresie, no właściwie w marcu. I jak patrzy się na WIG20, który tam zaczął spadek z poziomu 2100, a teraz z 1200 coś tam odrobił większość tych strat i już jest ponad poziomem 2000, więc no, do tego orientacyjnego szczytu koniec stycznia, koniec kwietnia, no, WIG20 powinien wyjść, nazwijmy to, na zero, tak? Można powiedzieć, że cała idea tych interwencji, nie wiem, banków centralnych w ubiegłym roku polegała na tym, by za cenę skrajnego obniżenia stóp procentowych i interwencji monetarnych, druku pieniądza, przywrócić ceny aktywów do przedkoronawirusowych poziomów. No i jak patrzymy na WIG20, to prawie się już to udało, to znaczy inwestorzy prawie, którzy kupowali akcje w 18-19 roku, prawie już są w przypadku największych polskich spółek na zero. Myślę, że do tego końca stycznia, końca kwietnia wyjdą na zero, no i wtedy rozpoczną proces dystrybucji akcji, to znaczy odzyskiwania pieniędzy, które włożyli w polską giełdę pechowo tuż przed wybuchem kryzysu. I to byłby moment, żeby wtedy przerzucić się na co, jeśli by ktoś szukał dalej zysków. No, logika cyklu koniunkturalnego jest taka, że gdy wybucha kryzys, no to wszyscy uciekają w obligacje i on ich, widzieliśmy co się stało na początku kryzysu. Najpierw, pierwszym ruchem było zejście rentowności obligacji na całym świecie do rekordowo niskich poziomów. Kiedy rentowności obligacji, tak, długoterminowe stopy procentowe spadają, nazwijmy to, w okolice zera, no to nagle atrakcyjne zaczynają być relatywnie w stosunku do obligacji, które możemy kupić
ale no, na 10, 20 lat, 30 lat możemy na nich oczekiwać zgodnie z ich rentownością właściwie zerowych stóp zwrotu. No to na tym tle atrakcyjne zaczynają być akcje, które zaczynają rosnąć, co widzieliśmy od marca. Akcje rosną, dyskontując zakończenie kryzysu, czyli, no, umownie mówiąc, szczepionki działają i koronawirusowy, na wiosnę koronawirusowy kryzys odchodzi w przeszłość. Możemy to trochę porównywać do epidemii grypy hiszpanki, która miała, no, jakby trzy fale. Ta pierwsza z wiosny dosyć łagodna, z wiosny tam 18 roku. Druga jesienna bardzo silna, trochę jak ta obecna. No i potem na wiosnę trzecia już słabsza od tej jesiennej. No, zakładając scenariusz ze skutecznością szczepionek, można sobie wyobrazić, że wiosną ludzkość oddycha z ulgą, że groźba minęła, no i tempo wzrostu wraca do normy w typowym cyklu przez cały obecny rok, zgodnie z typowym schematem cyklu koniunkturalnego, w którym kolejność wzrostów to jest obligacje, potem akcje, potem surowce. No a w obecnej sytuacji surowce żywnościowe wydają się jakby, no, najbardziej atrakcyjne, jeśli chodzi o ten rok. Czyli nie przemawia do pana teoria, którą niektórzy głoszą, że ta kombinacja czynników w postaci niskich stóp procentowych, które, no, można w ciemno obstawiać, że w przyszłym roku banki centralne nie zdecydują się na ich podwyżkę, połączona z ożywieniem gospodarczym, jeśli przyjąć by ten scenariusz, że szczepionka zadziała, że to napędzi hossę na giełdzie. Pan nie kupuje tej teorii. No, hossa na giełdzie już była, tak? Więc ona już dyskontowała ten optymistyczny scenariusz. Mnie zastanawia zmiana polityczna w Stanach Zjednoczonych, tak? To znaczy, mamy nowego prezydenta, no i mamy strasznie rozregulowaną amerykańską gospodarkę. Jak się przeanalizuje ścieżki S&P 500 za ostatnie kilkadziesiąt lat, to ta z poprzednich dwóch lat najsilniej koreluje, zdecydowanie najsilniej koreluje z tą z lat 78-80. To znaczy tą, która poprzedzała zwycięstwo Ronalda Reagana w 80 roku. Przypomnę, że od 100 lat żaden prezydent, któremu się w ciągu dwóch lat przed wyborami zdarzyła recesja, nie wygrał wyborów. Zresztą ten, który wygrał wybory 100 lat temu, został zastrzelony na początku następnej kadencji, więc generalnie albo się nie wygrywa wyborów, jak ci się zdarzy recesja w ciągu dwóch lat przed wyborami, no ale jak wygrasz te wybory, to też nie jest najlepiej. Oczywiście skojarzenie Biden-Reagan zupełnie się wydaje dziwaczne, no bo to prezydenci z innych partii, ale to, że S&P zachowywał się w ciągu ostatnich dwóch lat, no właśnie najbardziej podobnie do tego zachowania sprzed 40 lat, które doprowadziło do wygranej Reagana. Moim zdaniem to jest jakaś sugestia. Znaczy, przychodzi nowy prezydent i musi posprzątać. Musi posprzątać po poprzedniku w ciągu pierwszych dwóch lat swojej kadencji. Dlatego, że no jeśli przeciągnie to sprzątanie zbyt długo, no to nie wygra następnych wyborów. Co oznacza, że nowa ekipa, nowa administracja amerykańska musi ten proces sprzątania przeprowadzić w latach 21-22. Co oznacza podwyżki podatków, zaostrzenie polityki fiskalnej, żeby, no, finanse rządu amerykańskiego, no, jakoś przybliżyć do równowagi, no, gwałtownie załamanej przez ten ubiegłoroczny kryzys. Na co oczywiście rynek akcji zareaguje bardzo negatywnie, stąd jakby moje oczekiwanie, że między końcem stycznia a końcem kwietnia ta hossa ulegnie zakończeniu i, no, przez następny rok, półtora będziemy mieli do czynienia z, no, negatywną reakcją rynków akcji na próby nowego rządu amerykańskiego sprowadzenia amerykańskich finansów do poziomu, no, jakiejś tam w miarę równowagi głęboko zakłóconej przez ostatni kryzys. Scenariusz rozwoju sytuacji na rynkach w tym roku określił Wojciech Białek, analityk, autor bloga Know the Future. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję.